Cześć, nazywam się Ola Szymańska i zapraszam Cię na wspólny trening metodą Pilates. Do dzisiejszego treningu będzie potrzebna tylko i wyłącznie mata. Rozluźnimy napięcia w całym ciele oraz wzmocnimy mięśnie głębokie. Zacznijmy od fundamentów metody Pilates. Usiądź wygodnie, unieś pośladki, barki daleko od uszu, połóż dłonie na bokach talii. Oddech jest kluczowym elementem tego treningu. Postaraj się, aby Twój oddech płynął w dolne żebra. Z każdym wdechem i wydechem poczuj, jak Twoje żebra rozszerzają się na boki i domykają. Barki są zrelaksowane. Świetnie. Poczuj, jak z każdym wdechem i wydechem Twoje mięśnie dna miednicy odpowiadają na każdy oddech. Świetnie. Zaczniemy delikatnie rozluźniać barki. Spokojne, okrężne ruchy do tyłu. Oczy zamknięte. Świetnie. I do przodu. Świetnie. Delikatnie przekręć w prawą i w lewą stronę. Przechyl głowę. Ucho opada do maty. Super. Otwórz dłonie, barki daleko od ucha. Wydłuż się do boku. Zmień stronę. Do drugiej strony. Wydłuż. Rozluźnij. Oddech. Jeszcze trzy razy. Świetnie. I ostatnie powtórzenie. Połóż dłonie na bokach talii i zacznij od delikatnych krążeń. Kółeczka do tyłu i do przodu. I zmiana kierunku, druga strona. Świetnie. Chodź do pozycji klęku podpartego. Połóż dłonie na macie. Ustaw paluchy szeroko, tak aby się nie ślizgały, a więc dłonie pod barkami i delikatnie zacznij od pozycji mobilizującej odcinek lędźwiowy, cały kręgosłup. Z wydechem odepchnij się od maty, z wdechem spójrz przed siebie. Wydech, spójrz na pępek, wdech, spójrz przed siebie. Wydech. Spokojny oddech. Jeszcze dwa razy. I ostatnie powtórzenie. Super. Stopy razem. Biodra tył. I podwij miednicę. Rozciągnij klatkę. Odłóż czoło. Kręg w okręgu. Zroluj się do góry. Spójrz na pępek. Otwórz miednicę. Rozciągnij klatkę piersiową, odłóż głowę na matę, tyle ile możesz, zroluj się, spójrz na matę. Ostatnie powtórzenie, wdech, z wydechem zroluj się, spójrz przed siebie, świetnie. Delikatnie zaczniemy mobilizować biodra, delikatne krążenia w prawą stronę i zmiana kierunku w lewą. Świetnie. I z wydechem rozciągnij klatkę, biodra w górze, odłóż tylko i wyłącznie czoło na matę. Utrzymaj tutaj pozycję, oddychaj. Jeżeli ta pozycja jest dla Ciebie na tą chwilę za trudna, bądź na przedramionach. Najważniejsze, żebyś utrzymała biodra w górze,
i poczuła jak największe rozluźnienie w klatce piersiowej. Nie musisz odkładać czoła na matę, możesz być na przedramionach, tak wysoko, jak tego potrzebujesz. Świetnie. Z wydechem przejdź do leżenia. Ułóż się wygodnie. Dolna noga jest ugięta w kolanie. Górna noga będzie nam pracowała. I unieś prawa. Wydech. Postaraj się, aby noga była napięta aż po najmniejszy palec u stopy. Wydech. Pilnuj tej aktywnej talii. Oddychaj. Brzuch zaangażowany. Wydech. Rozluźnij. Wzmocnimy cały bok, pośladek. Wydech. Pamiętaj o ustawieniu brody. Cofnij brodę do tyłu. Świetnie. Zatrzymaj. I delikatne krążenia. Hop, do przodu. Świetnie. I zmiana kierunku i do tyłu. Super. Jeszcze 4. Jeszcze 3. Jeszcze 2. I 1. I do przodu noga i do tyłu. Wyobraź sobie, że rysujesz taką małą tęczę. Przód, tył, przód, pośladek pracuje. Już pośladek płonie tutaj. Jeszcze 4. Jeszcze 3. Jeszcze 2. I 1. Przyciągnij górną nogę do przodu. Rozluźnij. Rozluźnij. Świetnie. Przez bok przekręć się, zmień stronę, połóż się na prawym boku, wyciągnij nogi, przenieś troszeczkę stopy do przodu, tak aby ci było wygodnie, zadbaj o to, żeby środek ciężkości był tutaj równo w osi twojego pępka, nie bądź za bardzo do tyłu, ani za bardzo do przodu i unieś nogę. I góra. Dolna noga może być ugięta, wtedy będzie ci łatwiej kontrolować pracę mięśni brzucha. Wydech. Oddychaj. Czubek głowy wydłużony, broda cofnięta. Oddech. Oddech. Super. Jeszcze 3. Jeszcze 2. I jeszcze 1. Unieś górną nogę. I krążenia. Spójrz na stopę. Sprawdź, gdzie ta stopa się znajduje. Nie pozwól, aby stopa była za twoimi plecami. Niech ona będzie delikatnie z przodu widoczna. I zamiana kierunku i do tyłu. Odkręcamy. Wydech. 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 Super. I zmiana ćwiczenia. Przód. I tył, i przód, i tył. Wyobraź sobie, że rysujesz tęczę. Pośladek napięty. Jeszcze 4. Jeszcze 3. Jeszcze 2. I jeszcze 1. Pięknie. Przyciągnij nogę do przodu, drugą nogę wyprostuj. Prawa noga prosta, górna noga, tutaj lewa się rozciąga. Rozciągniemy tutaj pośladek. I z wydechem przez bok przejdziemy do leżenia na plecach. Kręg po kręgu. Spójrz na pępek. Spójrz przed siebie. 3 razy. Wydech. I przechodzimy do leżenia. Kręg po kręgu. Brzuch aktywny. Przejdź do leżenia. Świetnie. Połóż się wygodnie. Tak, aby prawa, lewa stopa były jak najbliżej twoich pośladków, jednocześnie nie forsując kolan, a więc stosunkowo blisko do pośladków doklejone dłonie. Z wydechem kręg po kręgu zroluj się do góry, kręg po kręgu zejdź do dołu, rozluźnij brzuch. Wdech, góra,
I wydech, dół. I wdech, góra. I wydech, dół. Jeszcze trzy. I wydech. Jeszcze dwa. I wydech. I ostatni raz. I świetnie. Utrzymaj nogi teraz razem. Unieś prawą, unieś lewą nogę. Z wydechem ręce do góry. I z wdechem nabierzemy sił i energii. Z wydechem domkniemy żebra i zostań w pozycji setki. Delikatnie, zaczynając od barku, pracujesz. Oddech, brzuch wypłaszczony, czubek głowy daleko. Jeżeli czujesz tu jakiekolwiek napięcie w szyi, obniż głowę, ok? Jeżeli jest Ci za ciężko w tej pozycji, dłonie za głową i tylko utrzymujesz pozycję. Tylko utrzymaj tą pozycję, oddychaj, napieraj głową na dłonie. Jeśli możesz, dołóż pracę dłoni. Wydech. 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 Jeszcze 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i luz. Świetnie. Odłóż głowę i delikatnie przechyl tylko kolana w prawą i w lewą stronę. Jak takie wskazówki zegara. Tik i tak. Utrzymujesz brzuch płaski, domknięte żebra. Skontroluj lędźwie. Nie pozwól im się odkleić od maty. Kość ogonowa, odcinek lędźwiowy stabilnie. Utrzymane na macie. Jeżeli jest za ciężko dla Ciebie utrzymać to ćwiczenie, tą pozycję, przybliż troszeczkę kolana do klatki. Jeszcze 4. Jeszcze 3. Jeszcze 2. I luz. Odłóż prawą, odłóż lewą nogę. Świetnie. Wdech, dłonie na wysokość klatki piersiowej. Unieś prawą nogę. Wyciągnij. Wydech. Wdech. I wydech. Tylko i wyłącznie unosisz barki. Ok? Odklejasz łopatkę. To nie jest ruch wychodzący z głowy, a ruch wychodzący z brzucha. Wydech. Jeszcze 4 razy. 4. 3. 2. 1. Świetnie. Zamień stronę. Lewa stopa góra. I z wydechem unieś barki, obniż nogę. I wydech. I wydech. I wydech. Pięknie. I wydech. I hop. Jeszcze 4. Jeszcze 3. Jeszcze 2. I 1. Świetnie. Rozluźnij całe nogi. Przejdziemy do rozciągania końcowego przez bok. Przetocz się do leżenia na brzuchu. Połącz stopy, dłonie pod czoło. Z wydechem kość ogonowa delikatnie zawinięta do tyłu. Prawy, lewy talerz biodrowy w macie. Wydłuż czubek głowy do przodu. Powrót. Jeżeli możesz, unieś delikatnie głowę, wydłuż się do przodu i powrót. Kość ogonowa, miednica stabilnie. Jeszcze 2 razy. Ostatni raz. Świetnie. I takim kolistym ruchem ściągnij łopatki. Unieś się do góry.
Przenieś prawą nogę do przodu, utrzymując w linii pępka. Ciężar ciała zostań na przedramionach. Możesz opuścić głowę do leżenia. Rozciągnij pośladek. Możesz utrzymać głowę. Pamiętaj, aby utrzymać barki daleko od ucha. Świetnie. Zamień stronę. Lewa noga do przodu, prawa noga do tyłu. Rozciągnij, utrzymaj oś ciała w linii pępka. Wydech. Odłóż głowę na matę. Rozluźnij biodro, rozluźnij gardło. Kieruj oddech w tylne żebra. Niech brzuch będzie miękki. Westchnij sobie. Świetnie. I z wydechem przejdź do siadu. Usiądź wygodnie. Barki daleko od uszu. Przenieś za głowę ręce. Rozciągnij bok. Rozciągnij drugi bok. Rozciągnij bok do tyłu. I ustaw głowę, brodę, klatkę piersiową i pępek w jednej linii. Bardzo Ci dziękuję za wspólny trening i zapraszam Cię na kolejny trening na kanale Join Me. To będzie na tyle. Bardzo Ci dziękuję za wspólny trening. I zapraszam Cię serdecznie na kolejny odcinek, na kolejne wideo. Boku, zmień stronę i unieś prawą nogę, wyciągnij, delikatnie rozluźniać. Wydech, wdech i unieś nogę. Utrzymaj tutaj pozycję.